W tym filmie dowiesz się, jak zrobić kufer lub skrzynię z drewnianych palet. Będziesz potrzebować 3 palet, 2 drewnianych listew o wymiarach 4 cm na 4 cm na 3 m, miary zwijanej, kątownika, ołówka, piły ręcznej, parę rękawic ochronnych, ręczną szlifierkę, papieru ściernego o drobnej i średniej ziarnistości, wkrętarkę elektryczną, wkrętów do drewna o długości 50 mm i 15 mm, oraz zawiasów. W tym poradniku stworzymy skrzynię o długości 80 cm, 50 cm szerokości i 50 cm wysokości. Zacznij od zdemontowania palet. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić, obejrzyj film Demontowanie palety. Zmierz i przytnij deski. Będziesz potrzebować 12 desek o długości 84 cm, 10 desek o długości 80 cm, 10 desek o długości 50 cm oraz 4 drewnianych listew o długości 50 cm, które posłużą za szkielet skrzyni. Wyszlifuj wszystkie deski papierem ściernym. Zajmiemy się teraz przednią i tylną ścianką skrzyni. Przytwierdź 2 50-centymetrowe listwy po obu stronach 5 desek o długości 80 cm. Przednia ścianka jest gotowa. Zrób to samo z tylną ścianką. A teraz przymocuj do nich deski o długości 50 cm, aby stworzyć boczne ścianki. Przytwierdź 6 84-centymetrowych desek do spodu skrzyni. Teraz zajmiemy się wiekiem skrzyni. Przygotuj 2 listwy o długości 40 cm. Przykręć je prostopadle do 6 84-centymetrowych desek, zostawiając 10 cm odstępu od krawędzi. Umieść i przymocuj zawiasy 10 cm od krawędzi i jeden po środku. Przymocuj wieko do skrzyni. Możesz także dodać uchwyt, aby ułatwić jej otwieranie. Twoja skrzynia jest gotowa.